Jeśli chodzi o mistrzowski zespół Red Bull, nie oczekujmy zbyt dużo. Witam wszystkich serdecznie w ostatnim odcinku specjalnym, który jest poświęcony testom przedsezonowym w sezonie 2014. Koniec testów. Zakończyły się właśnie dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek. Zakończyły się testy przedsezonowe. Odbył się ostatni dzień ostatniej sesji testowej w Bahrajnie i mamy bardziej klarowny obraz tego, co nas czeka, niż wtedy, kiedy rozpoczęliśmy testy w Jerez, kiedy to podniosło się wiele głosów zapowiadających wręcz apokaliptyczną przyszłość Formuły 1, gdzie nikt nie będzie dojeżdżał do mety i w ogóle wyścigi będą beznadziejne. Rzeczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Formuła 1 bardzo mocno do przodu poszła, jeżeli chodzi o technologię i o niezawodność. Bolidy do tej pory były bardzo niezawodne. Wręcz to było z perspektywy lat, kiedy spojrzy się 10 lat wcześniej, to jest nieprawdopodobne, jaki poziom Formuła 1 osiągnęła. Jednak przy tak dużych zmianach to jest oczywiste. I teraz wiemy, że najlepiej przygotowane są zespoły, które mają ze sobą jednostki Ferrari i Mercedesa, aczkolwiek one też mają problemy, więc to nie jest powiedziane, że to one będą musiały dominować. Nawet jeżeli któryś z tych zespołów ma silnik Mercedesa, nie oznacza, że od razu będzie najszybszy. Tutaj możemy podać przykład McLarena, który teoretycznie może nie być tak szybki, jakby tego wymagano, co można wynieść pod uwagę Jensona Buttona, który negatywnie wypowiedział się na temat tego, w jakim miejscu jest McLaren, a w jakim mógłby być. Renault. Nie jest tak źle, jak wyglądało to na początku, ale to nie jest wciąż dobrze. Niestety w kilku przypadkach problemy Renault są potęgowane przez sam zespół. Tutaj mam najbardziej na myśli, nasuwają mi się Red Bull i Lotus. Wyobraźcie sobie sytuację. 12 kierowców podczas tych wszystkich sesji testowych, podczas tych wszystkich dni testowych, więc 12 kierowców, każdy z tych 12 kierowców przejechał więcej okrążeń niż cały Red Bull podczas tych 12 dni testowych. Co więcej, to nie są Red Bull, jeżeli chodzi o Red Bull, to nie są tylko problemy z silnikiem, to też są problemy Red Bulla. Sebastian Vettel mówi, że tempo Red Bulla wcale nie jest dobre, nawet gdyby nie było tych problemów. Co rzeczywiście może wynikać z tych testów i co tak trochę z nich wynika, na to wygląda. Czy będziemy oglądać wyścigi, podczas których większość zawodników będzie odpadać? Nie sądzę. Aczkolwiek na pewno będą się takie zdarzać, na pewno będą sytuacje, kiedy bardzo dużo kierowców będzie odpadać i kiedyś tak było w Formule 1. Kiedyś też było tak, że silniki bardzo od siebie się różniły i silnik często decydował o tym, czy samochód był szybki, czy wolny, a to tamte czasy się gloryfikuje, a teraz mówi, że to byłoby złe dla Formuły 1. Trochę nie rozumiem tego. Ale na pewno przez rok, przez dwa będziemy obserwować właśnie taką sytuację, że nie będzie łatwo. Nawet zespoły właśnie, które są najbardziej do przodu. Mam tutaj na myśli Mercedesa i Williamsa, ponieważ ich się wymienia jako najlepiej przygotowane. One też mają problemy. Nie wspomniałem tutaj o Ferrari. Ferrari daje radę. W sensie chodzi o silniki, o zespoły napędzane tymi silnikami. Zespół Ferrari, zespół Zaubera wyglądają naprawdę mocno. Jeżeli chodzi o Marussię, niestety mają bardzo podobny przebieg co Red Bull, ale chyba jednak to nie będzie ich rok. No to przynajmniej wygląda, jeżeli chodzi o zawodność i tak dalej. Prędkość też nie jest imponująca. Jeżeli chodzi o właśnie te zespoły z końca stawki do tej pory, Caterham wygląda mocno, jeżeli chodzi o niezawodność, porównując to do Red Bulla i innych zespołów mających silniki Renault. I tak naprawdę trudno powiedzieć, nie można powiedzieć na podstawie testów tak do końca, kto będzie najlepszy, kto najgorszy. Na pewno można odrzucić niepokoje związane z tym, że bolidy będą za wolne, że będzie beznadziejnie, bo te bolidy są coraz wolniejsze. Nie, bolidy są na tym samym poziomie prędkości, co w poprzednich latach, jeżeli chodzi o testy i kwalifikacje, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu, bo wszyscy mówią, że ta jednostka napędowa, mniej koni mechanicznych, więcej elektryki i w ogóle, ale tak nawet ta kombinacja właśnie tak ma być stworzona,
żeby to wszystko działało podobnie jak było w V8, tylko że teraz będzie mniej konsumpcji paliwa, więcej energii będzie pochodziło właśnie z tych baterii ERSU, z tego odzyskiwania energii. Ale to ma działać jak najlepiej razem i właśnie z tym mają problem między innymi w Renault. W Ferrari też ten silnik, ta jednostka napędowa nie pracuje dokładnie tak, jak mogła pracować. Dlatego Australia będzie naprawdę dziwna. Przygotujmy się na to, że w Australii zobaczymy naprawdę dziwne rzeczy i póki się to nie unormuje, będziemy oglądać naprawdę zadziwiające rzeczy. Myślę, że to będzie kilka wyścigów, a później wszystko się unormuje. Zobaczymy wtedy, już myślę, że mniej awarii i tak dalej. Mam mały problem, ponieważ przed chwilą poszły mi korki, musiałem przerwać na chwilę nagranie. Dokończę tylko myśl, chciałem powiedzieć tylko, że jeżeli chodzi o Red Bulla, mistrzowski zespół, nie oczekujmy od nich nie wiadomo czego. Na pewno nie będą walczyć w tym momencie o nic wielkiego i to wcale nie jest powód do cieszenia się. Ja wiem, że niektórzy będą się cieszyć, a Red Bull nie będzie wygrywał, ale to takie trochę gimbazjalne dla mnie, takie cieszenie się z czyjejś niepowodzenia, bo to nie chodzi o Formułę 1 o to. Szkoda. No natomiast będziemy... Ja jestem cały podekscytowany. Kto z tego wyjdzie najlepiej, kto będzie najszybszy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czekamy. Zostały tylko 2 tygodnie do wyścigu w Australii. Więc poczekajmy na to. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Oglądajcie inne odcinki na moim kanale i do zobaczenia.